Burmistrz Polic Władysław Diakun otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2015. Taką decyzję większością głosów podjęła Rada Miejska w Policach podczas 20. sesji, która odbyła się 21 czerwca. Radni zatwierdzili też sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Police za 2015 rok. Dochody na rok 2015 wykonane zostały w wysokości ponad 163 milionów złotych, co stanowi ponad 103% zaplanowanej kwoty. Wydatki zrealizowano na kwotę blisko 147,5 miliona, czyli prawie w 94%. Zatem nadwyżka w budżecie za rok 2015 wyniosła prawie 15 800 000 złotych. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych. Nikt nie był przeciwny. 4 radnych wstrzymało się od głosu. Po udzieleniu absolutorium burmistrz Władysław Diakun podziękował radnym za tę decyzję, a swoim zastępcom i wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych za dobrą pracę, co przełożyło się na wykonanie budżetu. Serdecznie dziękuję za udzielone absolutorium. No to jest zasługa nie moja, ale całego zespołu, który tu ze mną pracuje, pan skarb i moi zastępcy, naczelnicy wydziałów, pracownicy i cały urząd, również osoby wspomagające, dyrektorzy zakładów komunalnych. Jak widzicie, budżet gminy został przedstawiony tu państwu. Zadłużenie jest nieduże, bezpieczne. Wychodzę zawsze z tego założenia, żeby bezpiecznie pracować, to znaczy w najgorszych wypadkach brać kredyt, ale bardzo bezpieczny, aby nie naruszać również budżetu gminy, żeby była stabilna sytuacja. Po prostu gospodarka roztropna. Pozostałe uchwały podjęte przez radnych miejskich podczas czerwcowej sesji dotyczyły udzielenia pomocy finansowej powiatowi polickiemu, zmian w budżecie, złożenia wniosku o dofinansowanie i realizację budowy kanalizacji sanitarnej w Tanowie i w Witorzy, zmian w uchwale w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej, przyjęcie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz określenia szczegółowego sposobu i zakresu odbierania odpadów komunalnych. Kolejna sesja Rady Miejskiej w Policach odbędzie się 30 sierpnia. 2 i 3 lipca już po raz 10 odbyła się impreza plenerowa Czas na Trzebież pod hasłem Baw się razem z nami, jeśli masz ochotę na wspólną zabawę, daj namówić się. Około godziny 17 na scenie pojawił się zespół Lord, Sound of Queen z największymi przebojami zespołu Queen oraz innych legend muzyki rockowej. Impreza utrzymana została w klimacie minionych lat 70. Tradycyjnie odbyła się na terenie kompleksu rekreacyjnego. Spośród tych, którzy mimo niepewnej pogody odwiedzili Trzebież, rozlosowano nagrody tematycznie związane z imprezą. Zwycięzcy loterii fantowej otrzymali kajak, namiot turystyczny i świeżo złowioną rybę. I o co chodzi, bo pani Małgorzata wygrywa kajak! Po godzinie 19 oficjalnego otwarcia dokonali burmistrz Polic Władysław Diakun oraz sołtys Trzebieży Małgorzata Siemianowska. Czas na Trzebież! Uważamy za otwarte! A to się dzieje! Grzegorz! Porwanie burmistrza! Na szczęście w porę nadeszła pomoc i napastnika udało się obezwładnić. Zarówno burmistrz, jak i sołtys zostali przewiezieni w bezpieczne miejsce. To była tylko zabawa, ale mundurowi pokazali swą gotowość do działania. Gwiazdą pierwszego dnia imprezy były legendarne czerwone gitary. Poszukiwacze skarbów, złote piaski, tak rozpoczął się drugi dzień trzebieskiej imprezy. Ukrytych na plaży butelek z nagrodami szukały całe rodziny. Nie wolno było używać łopatek ani wiader. Liczyła się technika, ale przede wszystkim szczęście. Jeszcze 11 do wykopania tutaj na plaży. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych. Wszystkie dzieci mogły wybrać się do krainy Bajkolandii. Była to wspólna zabawa z postaciami z bajek, ale także balonowe zwierzaki, bańki mydlane i malowanie twarzy. Czekamy z całej siły, dobra? Jeszcze raz. Przyciszemy!
Trzebieska impreza była doskonałą okazją, aby spotkać się z Aleksandrem Dobą i popływać z nim kajakiem po wodach Zalewu Szczecińskiego. Podczas dwudniowej imprezy organizatorzy zapewnili uczestnikom darmowe autobusy, których trasa wiodła przez wszystkie sołectwa gminy Police. Tuż przed wakacjami tradycyjnie rozdane zostały nagrody uczniom za osiągnięcia w nauce i sporcie. 20 czerwca odbyło się uroczyste spotkanie z laureatami konkursów przedmiotowych. Na sali oprócz zdolnych młodych ludzi obecni byli ich rodzice i nauczyciele, a także dyrektorzy i przedstawiciele samorządu. Dzisiaj dzień szczególny, bowiem uczniowie otrzymali nagrody za wspaniałe wyniki w nauce. To jest zasługa wszystkich tu obecnych, szczególnie nauczycieli, rodziców, wszystkich, co są związane z tym sukcesem. Jedna pani mówiła, no ja byłam bardzo skromna, ja to nic prawie nie robiłam, byłam tylko pilotem. Szanowni Państwo, bez wspaniałego pilota, bez dobrego pilota uczniowie by daleko nie zajechali. Nagrody otrzymali uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych osiągający wysokie wyniki w konkursach organizowanych przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty. Zdolni uczniowie są dumą rodziców i powodem do satysfakcji dla szkoły. Dziękuję bardzo Państwu, że przygotowaliście tych młodych ludzi, tych wybitnych, którzy dzisiaj zostali odznaczeni. Dziękuję także i serdecznie gratuluję rodzicom pociech, bo to zawsze dla nas rodziców jest najważniejsze, żeby to nasze pokolenie spisywało się jak najlepiej i żebyśmy się mogli chwalić. Bardzo lubimy się chwalić swoimi dziećmi przecież. W trakcie spotkania najlepszym uczniom zostały wręczone nagrody książkowe, a nauczycielom upominki. Na koniec uroczystości burmistrz Władysław Diakun złożył wszystkim wyróżnionym podziękowania za wysiłek włożony w podnoszenie poziomu wiedzy oraz życzył wszystkim zgromadzonym udanych i bezpiecznych wakacji. Następnego dnia, 21 czerwca, odbyło się zakończenie i podsumowanie roku sportowego 2015-2016. W uroczystości wzięli udział młodzi sportowcy z gminy Police, ich rodzice oraz przedstawiciele stowarzyszeń i władz samorządowych. Ja chciałem powiedzieć, że w tym roku frekwencja na zawodach była bardzo dobra. Największym zainteresowaniem oczywiście cieszy się Szkolna Liga Biegów Przejowych, gdzie średnio bierze udział około 450 osób. Była fajna impreza gry i zabawy ruchowe, gry drużynowe, piłka nożna, no na pewno na pierwszym miejscu piłka siatkowa. Po raz pierwszy w czwórboju lekkoatletycznym wzięło ponad 6 szkół podstawowych udział, 7 nawet. Bardzo fajne zawody były, jeżeli chodzi o indywidualne zawody lekkoatletyczne. Też bardzo duże zainteresowanie. Tego dnia przedstawiciele władz nagrodzili ponad 170 zawodników, którzy wzięli udział w szkolnej lidze biegów przełajowych. Zacząłem biegać od 2-3 lat. Piąte miejsce miałem za biegi w lidze przełajowej. I sport mi daje radość, zdrowie. Pierwsze miejsce zajęłam za zajmowanie najwyższego miejsca podczas całego cyklu biegu. I sport daje mi bardzo dużo, bo to jest satysfakcja, że z kimś wygrywam. To jest nawet znajomości, bardzo dużo przyjaźni. Wyróżniono ponad 30 najlepszych sportowców ze szkół podstawowych i gimnazjalnych gminy i powiatu polickiego. Nagrodzono także rodziców, uczestników biegów przełajowych. Odbierałam nagrody w kategoriach roczników szkoły podstawowej, zaczynając od 2007 do 2008-2009. I jak dla siebie odbierałam tak samo z biegów przełajowych. Co mi daje sport? Sport, no z wiekiem to już wiadomo, że człowiek jest dojrzały, do tego dochodzi, że sport to endorfiny, to jest hormon szczęścia, lepszego samopoczucia, więc od tego się człowiek z czasem uzależnia po prostu, nie? W minionym roku szkolnym gmina zorganizowała 50 imprez sportowych. Rozegrano ponad 100 spotkań w 16 dyscyplinach. Szkoły brały udział w półfinałach i finałach wojewódzkich konkursów i zawodów sportowych. Wszystkim uczestnikom gratulujemy. Paulina, dziękuję. Gabriela, dziękuję.